Zatem dzisiejszy temat jest związany z inicjatywą i turami w RPGach. I jest to taka rzecz, która wpadła mi dzisiaj albo wczoraj do głowy i zacząłem o tym myśleć i to jest, stwierdziłem, że podzielę się z wami tymi przemyśleniami. Otóż, jak wiecie, niedługo będziemy grali, znaczy będziemy mieli wyjazd, gdzie będziemy prowadzić Genesis i tam oto przygotowuję swoją przygodę, którą będę prowadził. No i stwierdziłem, że w czasie tej przygody będę zaczynał in media res, że nagle bohaterowie będą w akcji. No i w tej akcji jakby zacząłem się zastanawiać, jaka będzie ten początek, który potem przejdzie w dalszą część przygody. No i jak zacząłem sobie myśleć o tym w głowie, to wyobraziłem sobie fajną sytuację i nagle tak sobie zdałem sprawę, ale kurczę, przecież ta sytuacja nie może do końca tak wyglądać, bo pierwsze, co będę musiał powiedzieć, to w takim razie powiedzieć, ok, rzuć ci na inicjatywę, ponieważ jakby sytuacja, którą chcę, będzie walką i w ogóle będzie się działo kilka rzeczy naraz, więc potrzebuję tam inicjatywy. I od razu będziemy musieli zrobić ten rzut, żeby zobaczyć, kto jest kiedy. Teoretycznie mógłbym wcześniej zrobić to inaczej. Na przykład pierwsza scena mogła jeszcze nie być walką, tylko przygotowaniem do walki. Dopiero wtedy powiedzieć, rzućmy na inicjatywę. No i to pchnęło mnie do takiego przemyślenia, że jak myślałem o tej pierwszej scenie, to miałem w głowie Apocalypse World i gry PBTA, w których teraz mocno siedzę, gdzie inicjatywy nie ma. I stwierdziłem, że dobrze byłoby wam pokazać różnicę pomiędzy tymi dwoma podejściami i pokazać troszeczkę w jaki sposób te podejścia różnią się, jakie mają zalety i wady i w ogóle co ciekawego można z nimi zrobić. I to też zaczęło pchać mnie do tego, że w ogóle ciekawą rzeczą związaną z inicjatywą są te szczury i o tym też chciałbym z wami porozmawiać. No dobrze, no to w takim razie zacznijmy od tego, że dlaczego mam ten problem z inicjatywą, a raczej dlaczego ona uderzyła w mój plan? Otóż w wielu RPGach walka jest takim podsystemem, w którym nagle przez dłuższy czas gramy sobie w takiej strefie narracyjnej, gdzie mamy deklaracje, konwersacje, co i jak, to co robi, są rzuty i tak dalej, ale nie mamy jakiegoś takiego stałego systemu, chyba że dzieje się coś, co ma ten system. Walka często ma ten swój własny subsystem. Witam was, Plan CP i Ifrit. Więc walka ma ten swój własny subsystem w wielu RPGach i ona najczęściej łączy się z tym, że dochodzi do sytuacji, rzućmy na inicjatywę i w tym momencie rozpoczyna się walka. Przechodzimy do sekwencji, która jest jasno opisana, jest powiedziane, jakie są manewry, są tury, jest dystans, są wszystkie zasady, obrażenia i wszystkie tego typu rzeczy. No i tak jest najczęściej w wielu RPGach, ale nie wszystkie RPGi to robią. Właśnie w RPGach, znaczy w grach Powered by the Apocalypse, na przykład w Dungeon Wardzie, nie mamy inicjatywy i nie mamy w ogóle subsystemu do walki, ponieważ ten system zakłada, jak zresztą wiele innych systemów indie, zakłada, że walka to jest dokładnie to samo, co jakby to jest ta sama narracyjna czynność, co inne rzeczy, czyli nie potrzeba nam inicjatywy, skoro i tak już wiemy, jak grać w RPG, no to po co nam dodatkowy system do tego. I teraz wiem, że jesteście tutaj na czacie i doskonale wiecie, jak się gra w gry PBTA, więc nie muszę tego tłumaczyć, ale myślę, że ktoś może to oglądać i być zaciekawiony i nie wiedzieć, jakby jak to można grać bez inicjatywy. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że mamy naszych dwójkę graczy, mamy barbarzyńcę, nie wiem, wojownika powiedzmy, albo niech będzie. Wojownik, barbarzyńca, cokolwiek. I oni zostają otaczani przez grupkę bandytów. No i w normalnym systemie mówimy, bandyci wychodzą i ich przywódca mówi, oddajcie mi wszystkie wasze pieniądze albo zgincie. No i w tym momencie rzućmy na inicjatywę i ustalamy, jaki jest, jak wyglądają nasze tury. Bardzo często też bierzemy tych bandytów i grupujemy ich w jedną grupę i tak dalej, i tak dalej. No ale dzieje się to po to, żeby później mieć jasne określenie, kto działa kiedy, w jakiej turze. W Dungeon Wardzie robimy coś zupełnie innego. W Dungeon Wardzie mówimy tak. Barbarzyńco, widzisz dwójkę bandytów, którzy idą w twoją stronę.
patrzą się, wymieniają ze sobą spojrzenie i potem jeden z nich naciera na ciebie, biorąc swój miecz i zamachując się prosto na ciebie. Co robisz? W tym momencie barbarzyńca mówi, ja w tym momencie odbijam tą broń tarczą i chcę zatopić mój topór prosto w jego bok. No i w tym momencie prawdopodobnie odpali się ruch. Może odpalić się w momencie, kiedy gracz deklaruje, że odbija miecz, o tym za chwilkę, albo może się odpalić w momencie, jak już stwierdzamy, ok, zobaczymy, to będzie teraz atak i zobaczymy, jak to działa. W przypadku Dungeon Worlda odpali się hack and slash, rzucamy, patrzymy, co się dzieje. Ponieważ mistrz gry nie rzuca, znaczy inaczej, mistrz gry nie rzuca na atak, no to jak skończy się ruch, można powiedzieć, czy będzie atak, czy może przeciwnik też zada obrażenie, lub może stanie się coś zupełnie innego. No i możemy to jakby toczyć dalej, bo możemy powiedzieć tak, że kiedy ty, barbarzyńco, bierzesz, zamachujesz się i topór leci w stronę barbarzyńcy, w tym momencie drugi bandyta odskakuje na bok, wyciąga sztylet i rzuca się na twoje plecy. Wojowniku, co w tym momencie robisz, widząc to? I wojownik może powiedzieć, to ja teraz biegnę na niego, żeby uderzyć go barkiem, przewrócić, żeby nie udało się wbić sztyletu w barbarzyńcę. I w tym momencie mistrz może powiedzieć, okej, to brzmi jak ruch obrona, rzuć ten ruch obrona i zobaczymy, co się stanie. W tym momencie możemy powiedzieć, okej, to ty rzucasz się na obronę, zobaczmy, co się stało, barbarzyńco, jaki był wynik, okej, twój topór wbija się w bok tego bandyty i coś tam się dzieje. I jakby chodzi tutaj tak, że dzieje się dokładnie to samo, co zwykle dzieje się w RPG-ach, czyli mistrz gry skacze spotlightem i na chwilkę jakby naświetla jakąś sytuację w naszej fikcji i potem pyta się gracza, co robisz. No i fajnie, że to może być bardzo takie bardzo ziarniste, jak lubi mówić Mateusz, czyli może być tak, że to będą jakaś duża sytuacja, czyli może być tak, że idzie grupka bandytów, barbarzyńca wychodzi i mówi, okej, to ja wychodzę i zaczynam ich wszystkich mordować, po prostu zamierzam ich wszystkich zabić. Mistrz gry mówi, okej, rzucamy i to jest cały atak przeciwko wszystkim bandytom i teraz gracz będący barbarzyńcą opowiada, jak jego skoki, bicie pięściami i masakrowanie tych bandytów toporem wygląda. Może to być też takie bardzo nikłe. Możemy zrobić tak, że bandyta rzuca się na barbarzyńcę, powala go, wyciąga sztylet, stoi mu kolanami na jego klatce piersiowej. W tym momencie barbarzyńca widzi, jak ten sztylet leci na niego, znaczy barbarzyńca widzi, jak ten sztylet leci, więc jeżeli pyta się, co robisz, gracz grający barbarzyńcą mówi, to ja łapię jego rękę, żeby ją przytrzymać i chcę wziąć tą rękę i wbić mu ten sztylet w szyję. No i w tym momencie mistrz gry może powiedzieć, okej, to brzmi dla mnie jak ruch Defy Danger związany z siłą, bo chcesz go złapać i przytrzymać, albo Defy Danger związany z zręcznością. Ale jakby rozumiecie, jakby przeszliśmy z dużej skali, czyli nasz barbarzyńca masakruje wszystkich bandytów, do małej skali. No i w pewnym sensie, jak widzicie, większość tych rzeczy jest zależna od mistrza gry i opisów. Czyli mistrz gry sam wymyśla, jak wygląda sytuacja. Ruchy pozwalają nam przepłynąć przez tą sytuację w dość jakby taki fajny sposób i zobaczyć, gdzie są zagrożenia, gdzie są jakieś problemy i tak dalej. I no tak gra się w Dungeon Worlda. Jak widzicie, jest to zupełnie inna rzecz, ponieważ gdybyśmy chcieli zrobić podobną sytuację w DD-kach, to wyglądałaby często zupełnie inaczej, ponieważ dokładnie w tym momencie najczęściej włącza się ten subsystem walki. Czyli na przykład jak mieliśmy tą sytuację, kiedy wojownik chce osłonić barbarzyńcę, to może nie do końca by się to udało, bo pewnie wojownik musiałby mieć specjalną zasadę, która nazywa się masz atut, który pozwala ci bronić swojego przyjaciela i używając reakcji jesteś w stanie zredukować obrażenia zadane, czy tam utrudnić atak przeciwnika i tak to działa. Więc opisalibyśmy tą sytuację, którą sam mistrz gry wymyślił, tak? W wersji mechanicznej. Bo chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało. Jak widzicie, są to dwa różne sposoby. Mamy dwie różne sytuacje do poprowadzenia walk. No i teraz, jeżeli podobało wam się to, co powiedziałem i jeżeli tego nie znaliście, to
zachęcam zerknąć sobie na Dungeon Worlda i wszystkie gry indie i tak dalej. Zobaczyć, czy to jest coś dla was. Niemniej, no może być tak, że nagle stwierdziliście, no kurczę, no to brzmiało bardzo fajnie. Czy jest jakiś haczyk? No i oczywiście jest haczyk, bo to nie jest tak, że jedno podejście jest lepsze od drugiego. To zależy od tego, jak lubicie grać, co chcecie grać i w ogóle od wielu różnych czynników. Ale zastanówmy się troszeczkę nad tym. Jakie są zalety tego twardego podziału na tury i tego, że mamy inicjatywę? Tutaj Tachi mówi jeszcze, zanim powiem, jakie są zalety. Oczywiście pośrodku tego wszystkiego jest sporo systemów, które nie mają typowej inicjatywy, ale na przykład mają inicjatywę grupową lub inną strukturę tury. Tak, oczywiście za chwilkę o tym powiem. Mam to w ogóle w ogólnie wersji inicjatywa i tury wersji warianty, o tym powiem. Niemniej chciałem pokazać właśnie ten jakby podział, że mamy albo subsystem do walki, często turowy, albo możemy traktować to jak każdą inną część naszej rozgrywki. I oczywiście są rzeczy pomiędzy. Ale dobra, zerknijmy na tury i zastanówmy się, jakie są w ogóle zalety tego podejścia. Po pierwsze, no często są związane z jakimś takim growym systemem walki, który często lubimy, tak mi się wydaje, że często gracze są do tego przyzwyczajeni i często lubią to, bo to pojawia się w grach komputerowych, to pojawia się jest znane z RPG-ów od dłuższego czasu, jest w planszówkach, jest w wielu innych rzeczach. Jakby znamy podział turowy, on jest prosty do zaimplementowania, jest prosty do zrozumienia i pozwala nam na zbudowanie jakiegoś takiego bardziej skomplikowanego, growego, i tutaj używam słowa growego jako taki, że wiecie, taki gamey, że jest jakaś mechanika, która pozwala na jakąś taką zabawę. Jest to zdesignowane w taki sposób i ten subsystem nam na to pozwala, bo jakby w drugą stronę zrobienie tego przez jasne procedury i strukturę pozwala nam jakby zrozumieć, jak to się odbędzie w praktyce i zarówno mistrzowi gry, jak i graczom, bo wadą w pewnym sensie tego podejścia takiego bez tur, takiego narracyjnego traktowania tego jak każda inna część rozgrywki jest taka, że w pewnym sensie trudniej jest, albo inaczej, trudniej jest zrozumieć dokładnie, co się dzieje z perspektywy balansu i z perspektywy tego, co ja mogę zrobić. No bo jak pamiętacie, tak, to że bandyta wyskoczył za plecy naszego barbarzyńcy i chce mu wbić sztylet w plecy, wzięło się tylko z tego powodu, że ja jako mistrz gry powiedziałem, że tak się dzieje. Nie działo się to z żadnego innego powodu. W teorii może działo się z tego, że nasz bandyta miał napisany ruch horda bandytów, otocz swojego przeciwnika, czy coś w tym rodzaju. Ale dalej jest to takie, no nie ma takiej konkretnej zasady. To się wzięło z tego, że ja sobie tak wymyśliłem i tak mi się podobało i tak chciałem i uważam, że to jest będzie emocjonująca, dramatyczna sytuacja, kiedy dojdziemy do czegoś takiego, bo pasuje mi do klimatu. No ale w pewnym sensie może barbarzyńca nie chciałby być otoczony. Może chciałby zrobić coś, co nie pozwala mu być otoczony. Może chciałby inaczej rozegrać tą walkę. Może wyobraża sobie tak, że chciałby zrobić to w inny sposób. I w pewnym sensie, ponieważ tylko i wyłącznie komunikujemy się takim prostym językiem narracji, no to wiele szczegółów nam umknie. Nie da się niektórych rzeczy przełożyć w prosty i jasny sposób. I będziemy mieli dziury w komunikacji, które sprawią, że w pewnym sensie to granie bez tur może być mniej takie sprawiedliwe. Możemy nie do końca wiedzieć, co się dzieje. I wydaje mi się, że też w pewnym sensie tego typu granie mogło generować frustrację w tych takich, wiecie, tych takich złych Warhammerach, gdzie był taki mistrz gry, który railroadował graczy, bo on pewnie prowadził to tak, że nie dało się wygrać z żadnym przeciwnikiem i trzeba było być super sprytnym w opisie, bo jak się zrobiło chociaż jeden mały błąd w opisie, to już się umierało, bo przecież świat Warhammera jest mroczny i pełen zagrożeń i gracz prawdopodobnie tam zginie, znaczy postać gracza. Więc w pewnym sensie jest to problem. Dodatkowa zaleta tur i tej procedury jest to, że możemy zrobić prosty balans. Możemy sobie zbalansować to wszystko. Możemy wymyślić, jakby stworzyć taką, jakby inaczej, mieć
taki moment gry, który będzie ciekawie zbalansowany, będzie ciekawie zdesignowany, będzie ciekawie stworzony i sama rozgrywka będzie emocjonująca. Czyli stworzymy nie dramatyzm poprzez scenę i opisy, ale stworzymy dramatyzm poprzez zdesignowaną sytuację. Czyli w pewnym sensie przez taki level design, mówiąc językiem game designu, że stworzymy fajny encounter i ten fajny encounter z fajnymi zasadami, z fajnymi rzeczami już sam sobie będzie tworzył ten dramatyzm, bo będziemy na przykład walczyć z potworami, które latają i strzelają mrozem i zamrażają i tak dalej. I sama interakcja mechaniczna pozwoli graczom na, znaczy na to, że pojawią się fajne sytuacje, ale pozwoli im też zastanowić się, co mogą z tego ciekawego zrobić. W przypadku takiego narracyjnego grania bardziej, może to być trudniejsze do zrobienia, bo właśnie nie mamy prostych zasad, więc dużo rzeczy będzie zależeć od tego, jak to opowiemy. I czy coś jeszcze? Chyba to są główne moje zalety i wady. Przy czym właśnie tutaj warto powiedzieć, że to nie jest do końca to, bo w ogóle może zastanówmy się nad. Czyli wiemy tak, mamy dwie opcje. Mamy opcję grania bardziej narracyjnego, gdzie mistrz gry sobie przechodzi spotlightem jak woli i jak uważa, że będzie fajniej. Versus mamy jasny podział tur i wiemy, kiedy każdy się rusza. Co też w pewnym sensie sprawia, że zawsze będzie taki bardzo, bardzo jasny i zrozumiały podział. Znaczy inaczej, będzie też... Wiadomo, że w zależności od tego, ile mam tur, tyle będę miał momentów, żeby zrobić coś fajnego. No właśnie, ale jak te tury wiążą się z tą inicjatywą? No więc na początku gry zwykle robimy tak, że mistrz gry mówi, ok, rzućcie na inicjatywę, ponieważ inicjatywa pozwoli nam zobaczyć, kto kiedy rusza się w kolejce. I często zajmuje to trochę czasu, trzeba rzucić. Czy ma też swoją zaletę, bo za każdym razem jak gram w the decki i mówię, ok, rzućmy na inicjatywę, to wszyscy, o tak, w końcu walka, kombat, super. I wiemy, że jakby coś innego się zaczyna, więc to ma swoją zaletę. Niemniej w tym sensie nie trzeba tego robić przy użyciu rzutów kostkami, można robić to trochę inaczej. I tutaj Tachi wcześniej ładnie powiedział, że można w pewnym sensie, jest w Wajdaku taki system, gdzie mamy turę graczy i turę przeciwników i rzuca się kostką raz na początku każdej tury i w momencie jak rzucamy kostką, no to w tym momencie, znaczy jeżeli wynik jest chyba jest większy, dobra, zresztą nieważne. Ważne jest to, że mamy podział graczy-przeciwnicy i to jest o tyle fajne, że nie mamy tego takiego problemu z inicjatywą, ale mamy podział, kiedy gracze mogą zrobić jakieś fajne akcje i zrobić jakiś taki grać, współpracować razem, żeby stworzyć jakiś fajny setup przeciwko wrogom, którzy też mogą robić coś fajnego. Więc w tym momencie w pewnym sensie kolejka kto kiedy się rusza jakby w tym systemie nie jest aż tak bardzo istotna, bo nie ma znaczenia, czy pierwszy będzie wojownik, czy pierwszy będzie czarodziej w tym momencie, bo możemy sami to ustalić. I to trochę przyspiesza i pozwala w pewnym sensie, dalej każdy ma swoją turę, ale pozwala zwiększyć jakby ilość tego, co ciekawego można w tym zrobić. Przy czym to nie jest idealny system, tak? No bo może być tak, że kiedy rzucamy sobie inicjatywą, akurat to, że czarodziej działa ostatni, to jest jakby tak jest designowane, tak? Że chcielibyśmy, żeby nasz czarodziej działał pierwszy, ale teraz działa ostatni, więc na samym końcu będzie mógł rzucić ten ważny czar, który chciał rzucić. Więc tutaj widzę, że może przejść na chwilkę do komentarzy. Tachi mówi, że tury to trochę taki automatyczny podział spotlightu. Raczej dobry mistrz gry zrobi to lepiej, ale jednak zawsze jakieś zabezpieczenie przed zapomnieniem, że jakaś postać powinna dostać okazję coś zrobić. Tak, to prawda. Ja też zwykle traktuję inicjatywę jako taki dobry, jasny, zrozumiały spotlight. W tyle masz turę, wiesz, że będziesz działał. Więc tak. Wiesz, kto pyta się, jak w Ostrzach Mroku ustalić inicjatywę. No, tam nie ma inicjatywy, ponieważ tam mistrz gry skacze po różnych postaciach. Tutaj widzę, że Zormar pisze, że w Ostrzach podstawowa inicjatywa jest po stronie graczy. Jeśli tak nie jest, bo na przykład wpadli w zasadzkę, to muszą opierać na początku sytuacji, by ją odzyskać. Nie, nie zgadzam się z tobą.
Nie do końca, bo to jest tak, że w pewnym sensie zależy to od opisu. Może być taka sytuacja, że w Ostrzach Mroku też ktoś trzyma nas za stopę w momencie, jak chcemy wyskoczyć przez okno i w pewnym sensie jakby inicjatywą, nie ma czegoś takiego jak inicjatywa, po prostu jest sytuacja, w której gracz jest i teraz pytanie jest, co robisz? Okej, ale to czy jeszcze mówisz, że z sytuacji, ale przynajmniej jest jeden talent, w razie czego to ty działasz pierwszy, tak, no to też jest ciekawe, bo może być taki moment, kiedy nie wiemy, kto działa pierwszy, chcielibyśmy to ustalić, faktycznie. Dobrze, zostawmy na chwilkę te ostrza w mroku i zastanówmy się jeszcze dalej nad inicjatywami, czyli wiemy, że możemy stworzyć sobie inicjatywę, czy system inicjatywy, który jest tura bohaterów graczy, jest tura przeciwników, dużo się tak naprawdę nie zmienia, ale rzeczy dzieją się troszeczkę szybciej. W pewnym sensie Genesis zrobiło dokładnie coś takiego, tylko inaczej, bo Genesis powiedziało, ej, a co jeżeli ustalimy sobie inicjatywę tak jak zawsze, czyli każdy gracz rzuca i to pokaże nam pewne sloty inicjatywy, ale potem w czasie rundy zarówno gracze i mistrz gry wykupują te sloty, żeby działać, czyli w pewnym sensie rzucamy sobie i mamy naszego wojownika i barbarzyńcę. Barbarzyńca wyrzucił mało, wojownik wyrzucił dużo. To nie jest tak, że wojownik w Genesis działa pierwszy, a barbarzyńca ostatni, tylko mamy wysoki slot inicjatywy i niski. Jeżeli chcemy, to barbarzyńca może działać w tym wyższym. Także w pewnym sensie jest to też jakieś tam zastanowienie się, jak możemy zrobić tą ideę kolejności tur trochę inaczej. Jest w pewnym sensie, jak już w ogóle się zastanawiamy nad inicjatywą, to no, czytałem taką poradę, że tak bodajże Aleksander robi, że on stwierdza, że po każdej walce prosi graczy o rzucanie na inicjatywę, ponieważ traktuje samą ideę inicjatywy jako ustalenie kolejności. Ona nie jest aż tak bardzo istotna w DDK-ach. Jakby istotne jest, kto kiedy działa, ale nie aż tak bardzo istotne, że działasz pierwszy, było super niezwykle ważne, więc on zwykle prosi graczy, żeby rzucali inicjatywę wcześniej, przed walką i jak rozpoczyna się walka, to już wyciąga inicjatywę rzuconą przez graczy i tą, którą rzucił za przeciwników i w tym momencie zaczyna się walka, już wiemy, gdzie kto jest. Czy jest to dobre rozwiązanie? Rozwiązuje jakiś tam problem tego, że inicjatywa trochę zajmuje, więc wiecie, mamy dramatyczny opis i nagle wszyscy szukają kostek i zastanawiamy się, po czym jest liczenie, kto, gdzie, kiedy, ustawianie tego i zwykle zajmuje to chwilkę czasu. W pewnym sensie też a propos tych inicjatyw, to mamy ciekawe podejście, ma ostatnio Avatar w swoim Quickstarcie, tam stwierdzono, że w pewnym sensie wszystkie sytuacje dzieją się dokładnie w tym samym momencie i nie ma tam tur jako tako, ale chcieli w Avatarze zrobić subsystem do walki w pewnym sensie, żeby walki wyglądały, jakby były naraz i były emocjonujące, więc tam wszystko dzieje się w jednym momencie i jakby nie ma czegoś takiego jak inicjatywa, tylko jest kolejność, kiedy kto wybiera, co robi, a potem opis wygląda tak, że wszystko dzieje się w tym samym momencie, czyli bodajże jest jakaś tam minimalna kolejność pomiędzy chyba atakiem a obroną, więc może być tak, że można zrobić coś wcześniej, coś zrobić później i to pokazuje, że nie ma inicjatywy jako kolejki, tylko wybierając swoją akcję, wybierasz, która z tych rzeczy zadziała pierwsza. Bo na początku się bodajże bronisz, potem atakujesz, na końcu się przyglądasz, więc no jeżeli chcesz się przyjrzeć, zrobisz to na samym końcu, więc musisz poczekać, aż wszyscy zrobią swoje rzeczy. Po czym i tak wszystko dzieje się prawie w tym samym momencie. Więc jest tutaj jakaś ciekawa implementacja tego. Co jeszcze? Pamiętam, że kiedyś w Vampirze, może to nie było w Vampirze, w jakim systemie było tak, że inicjatywa w ogóle działała na takiej zasadzie, że na początku rzucamy i osoba z najmniejszą inicjatywą mówi, co chce zrobić. No i potem w zależności od tego każdy deklaruje, co chce zrobić i potem rozpatrujemy to od końca. Dlaczego to było tak? Żeby można było przygotować się na coś, co zrobił ktoś inny. Co prawda to generowało swoje własne problemy, bo mogłoby zrobić coś takiego, że wtedy mogło zniwelować akcję, którą ktoś inny wybrał i to mogło się skomplikować i wtedy było takie pytanie, czy nie pozwolić całkowicie na tą akcję, bo jesteś zaskoczony, czy możesz zrobić to inaczej, czy może możesz zmienić i jakby było to trochę niejasne, dlatego było często konfundujące, ale pomysł był fajny, że twoja inicjatywa polega na tym, że
ten, kto ma najwięcej, to jakby najwięcej wie, co się stanie i może wybrać swoją akcję w najlepszy sposób. I to też było jakąś ciekawą rzeczą. Pozwalało zachować swego rodzaju kolejność tego, co się robi. Bo wróćmy na chwilkę z powrotem do gier PBTA. To jak opisałem tą scenkę, w której bandyci napadają i są takie szybkie sytuacje, to my moglibyśmy to zrobić też inaczej. Moglibyśmy na przykład się zapytać każdego z graczy: słuchaj, co zamierzasz zrobić tak mniej więcej? I dopiero potem rozpatrzyć tę sytuację. To też byłby dość dobry sposób rozpatrzenia rzeczy w PBTA, czyli zapytania się każdego po kolei, co zamierzasz zrobić, a potem jakby przemienić to w swojej głowie i zastanowić się, co będzie działać jako pierwsze. Czyli na przykład wyobraźmy sobie tę sytuację, że mamy naszego barbarzyńcę i mamy czarodzieja z tyłu zamiast wojownika. I czarodziej mówi, że on chciałby rzucić zaklęcie, które spowolni wszystkich, albo nie wiem, stworzy ścianę, która nie pozwala przejść bandytom z przodu do tego barbarzyńcy. A barbarzyńca mówi: okej, to ja czekam i wycofuję się do tyłu, czekam, aż ktoś przebiegnie koło tej ściany, która się pojawi, i zamierzam rozłupać mu czaszkę. No i w tym momencie już znamy kolejność, tak? No bo oni, deklarując, sami powiedzieli, kto będzie kiedy działał. Także jest to kolejne podejście, które można zastosować, trochę podobne do tego, jak działa inicjatywa grupowa, czyli jak można sobie samemu setupować te sytuacje. No i to jest odnośnie tego. Tutaj Tarczy mówi, że trochę podobne do Vampira jest moje ulubione Ore. Co to jest Ore? Mógłbyś się napisać? Wiem, że pisałeś na Discordzie, ale chyba mi umknęło. Ale to długo wyjaśniać, bo jest kolejność deklaracji, a potem każda akcja niezależnie ma swoją szybkość. Zapraszam, mogę prowadzić. Świetna zabawa. Nikt nie ogarnia, co się będzie działo. Myślę, że w ogóle podejście, znaczy zastanawianie się z tą szybkością, to też jest fajny subsystem, który można zastosować. Cieszę się, że zostało to jakoś tak fajnie zimplementowane tutaj, bo widziałem, że wiele osób próbowało zrobić tak, że na przykład ma się kilka akcji w turze i w zależności od tego, ile co zajmuje, to właśnie też będzie zajmować ileś tam manewrów, albo jak będzie dłużej, to potem spadasz w inicjatywie. Pamiętam, że chyba nawet w Arkonie coś takiego było. I to były dobre podejście, ale one się jakoś tak chyba nie przyjęły zbytnio do mainstreamu. Szkoda, co prawda, bo niektóre z tych rzeczy mogłyby być ciekawe. Przy czym, jak już mówiłem, to jest też ciekawostka, tak? No bo przejdźmy dalej jeszcze do zastanawiania się troszeczkę na temat tur i właśnie tych subsystemów, bo często właśnie tworząc bardziej skomplikowany subsystem, jesteśmy w stanie jakby przejść mniej więcej do tego samego, co mistrz gry zrobił w opisie tym narracyjnym, ale przy użyciu mechaniki. Kiedy robimy to przy użyciu mechaniki, to mamy tą zaletę i jednocześnie wadę, czyli mamy tą zaletę, że jesteśmy w stanie zrobić to fair, jesteśmy w stanie sprawić, że gracz jest w stanie podjąć decyzję na bazie mechaniki, a nie wyłącznie tylko na bazie informacji, które dostaje, które mogą być niepełne, które mogą być trudne do zinterpretowania, mogą być też właśnie podatne na to, że nie do końca rozumiemy, co się dzieje w fikcji. Za to tak, a wadą jest to, że im bardziej skomplikowany subsystem, który chcemy jakoś tak sprawić, żeby był bardzo blisko tego, co właśnie mistrz gry jest w stanie zrobić prostą dyskusją z graczami i deklaracjami, no jest to, że to jest wada, że sprawiamy, że nasza gra jest bardziej skomplikowana. Im bardziej skomplikowana, tym mniej ludzi ogarnia, co się dzieje. No i wtedy będzie ten problem. No i zastanawiam się, inaczej. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawy problem i zauważyłem, że jest jeszcze jeden ciekawy problem, bo na przykład wyobraźmy sobie sytuację, w której prowadzimy jakiegoś takiego typowego sandboxa, w której mistrz gry jest sędzią, jest w żaden sposób czy jego założenie jest tylko i wyłącznie takie, że on będzie prowadził świat bezstronnie i sprawiedliwie. No i w pewnym sensie, tak, jeżeli graczom się coś uda, chcemy, żeby w tym prowadzeniu to, co się udało graczom, żeby oni czuli, że to oni zrobili, że
że był jakiś problem, który trzeba było rozwiązać i oni go rozwiązali. Czy to poprzez swój spryt, czy to przez mechanikę, czy to poprzez sytuację, która się stała. Właśnie to jest ciekawe, że czasami ciężej będzie to zrobić, jeżeli wszystko jest narracyjne. Ponieważ jeżeli wszystko jest narracyjne, to często może być tak, że trudno będzie nam to zbalansować. Już mówiłem o tych problemach balansowych, ale chciałbym powiedzieć wam tak, że jak grałem w Dedeki i doszło do ciężkiej walki, w której, wiecie, moja postać padła, czy postać kogoś innego padła i byli wrogowie przy niej i trzeba było ją osłaniać i było mało czasu, żeby do niej przyjść i były 3 rundy, zanim ona umarła i tak dalej, to jakby wszystko było jasne, jakby wszystko było na stole, wszystkie zasady tam były, sytuacja, która się stała, była ciężka, dramatyczna i musieliśmy kminić, co możemy zrobić, patrząc na swoją kartę postaci, zastanawiając się nad różnymi ciekawymi akcjami, ale ponieważ nic nie było ukryte, wiedzieliśmy, jak to działa. Wiedzieliśmy, co się stanie, wiedzieliśmy, co się stanie, jak przeciwnik do nas dobiegnie i zada nam obrażenia. Wiedzieliśmy, ile mamy tego życia, ile mniej więcej zadaje obrażeń przeciwnik. Wiedzieliśmy, jakie czary możemy rzucić. Mieliśmy mnóstwo decyzji do podjęcia w przypadku takiej narracyjnej sytuacji. No, trudno czasami powiedzieć, tak jak dużo obrażeń powinna przyjąć postać gracza. Czy każdy atak powinien być morderczy, czy powinien tylko stworzyć dramatyczną sytuację? Czy tak naprawdę gracze wygrali, bo mistrz gry stworzył tę sytuację bardziej brutalną, a potem ją troszeczkę zbalansował, żeby była bardziej taka, żeby była łatwiejsza? Czy może nie? Czy może stało się odwrotnie, że mistrz gry miał zły dzień i było trudniej niż powinno być? I tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym sensie dramatyczne, fajne opisy będą generować ten problem, bo w mechanice trudno jest i w tych turach, i w tych subsystemach trudno jest to jakby inaczej. Trudno będzie oszukiwać w tym. Wiadomo, że mistrz gry może oszukiwać na kostkach, ale załóżmy, że tego nie robi, tak? No to trudniej będzie sprawić, że gracz będzie miał poczucie, że kurczę, ktoś nam pomógł. A tutaj może być takie poczucie niedosytu, że jednak mistrz gry nie był całkowicie bezstronny, bo działy się rzeczy i większe rzeczy były z jego widzimisię i mógł być bardziej albo mniej surowy pod tym względem. Także to też jest ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Kolejna ciekawa rzecz, ostatnie już przemyślenie w tej dziedzinie i myślę, że zostawię was w ogóle z tym do waszego własnego zastanowienia się, jak na to patrzycie, to wydaje mi się, że często ja bym chciał, żeby dało się płynnie przechodzić z jednego w drugie. I teraz tak, jeżeli mamy walkę narracyjną, to też dużo innych sytuacji może się pojawić. Uciekający przeciwnicy, łatwiej to ogarnąć. Mamy momenty, które są, znaczy jakieś takie nietypowe sytuacje, łatwiej to opisać i zastanowić się nad tym. W przypadku mechaniki często jest tak, że jeżeli nie istnieje do tego mechanika jasna i zrozumiała, no to może się nie pojawić, albo może być skomplikowane, albo może ktoś o tym nie pamiętać i nie chcieć tego zrobić, albo może działać zupełnie inaczej, niż działałoby normalnie. Czyli na przykład może się okazać, że pozbawienie kogoś broni czy złapanie będzie trudniejsze lub działać inaczej i będzie trudne do zrobienia. I myślę, że tutaj jakby to powiedzieć, że fajnie by było, gdyby istniały, znaczy dało się łatwo z tego pomiędzy tym przeskakiwać i też polecam wam, żebyście zwrócili na to uwagę, czy w waszych systemach da się to zrobić. Bo ja uważam, że w tym jest duża siła, żeby właśnie czasami powiedzieć, słuchajcie, tą walkę zrobimy tylko i wyłącznie narracyjnie i to będzie okej, jakby nie spróbujemy tak, a następną walkę, która będzie duża, zrobimy ją przy użyciu naszego całego subsystemu i zobaczymy, co się stanie. I myślę, że jeżeli będziemy czasami próbować obie z tych rzeczy, to możemy czasami stworzyć naprawdę bardzo, bardzo ciekawe sytuacje. Nie muszą być zawsze takie same i nie muszą być zawsze tym samym, tylko możemy sobie poeksperymentować. No i oczywiście zachęcam was do tego, żebyście sobie zerknęli i spróbowali zagrać i tak i zobaczyli, co z tego wyniknie. I oczywiście jestem ciekawy waszych preferencji, więc tutaj albo na Discordzie możecie pisać, bo wydaje mi się, że mam też takie czasami poczucie, że ludzie, którzy lubią sobie grzebać w mechanice, że tak powiem, cieszą się na
na używanie mechaniki, jednak bardziej wolą grać takie systemy, które mają jasno określone tury i subsystemy, a ludzie, którzy niezbyt im się to podoba, to jednak często defaultują do tego, żeby grać w taki narracyjny sposób. Jeszcze zobacz, tam Tachi napisał, Tachi mówi: na ile można dać takie poczucie przewidywalności i sprawiedliwości z góry, narzucając coś w stylu zegarów? Znak zapytania. Na przykład on się wykrwawia, tu jest zegar, który zakreślam, ilekroć robicie coś innego, albo przeciwnicy próbują go dobić. Tak, o kurczę, myślałem o tym też dzisiaj. Oczywiście moglibyśmy stworzyć sobie zegar i moglibyśmy powiedzieć: słuchajcie, macie tyle chwil do momentu, jak coś się stanie. Macie tyle chwil, zanim bomba wybuchnie. Problem jest troszeczkę w tym taki, że jeżeli mamy, tutaj macie 4 tury, za 4 tury wybuchnie bomba, no to mamy 4 tury. Nie da się tego zagrać inaczej. Mamy to i tyle. Wydaje mi się, że czasami, znaczy z tymi zegarami trzeba by to zrobić bardzo tak zrozumiale, żeby była sytuacja, która sprawia, że pojawia się tik tego zegara i to jest oczywiste i widać to od razu. Bo problem jest taki, że mistrz może powiedzieć: a nie udało ci się, no to zajmuje wam trochę więcej czasu i tutaj sobie tiknę zegar. I to może być kolejna taka sytuacja, bo mistrz mógłby powiedzieć: a nie, jednak nie tikam zegara, bo nie chce mi się, tak? Może to być jego dyskusja w jego głowie. Może sobie tiknę zegar, może nie. I to też nie jest w pewnym sensie odpowiedź na tą sprawiedliwość. Jest na pewno odpowiedzią na coś bardziej dramatycznego, bo mamy teraz zegar, który trzeba coś z nim zrobić. I tutaj widzę, że Ifrit mówi, że trochę jak dodatkowe paski HP-ków, a Tachi odpowiada, że trochę takie: oh shit, czekajcie, wyciągnę HP-ki, żeby nie było na mnie. No właśnie, znaczy wydaje mi się, że w pewnym sensie to jest fajne pod tym względem, że ja się przekonałem do tego pomysłu w Ostrzach Mroku, tak? Bo jak gramy w Ostrzach Mroku, to możemy sobie zrobić zegar wykrycia. No i teraz wiemy, że jest sytuacja, która jest jasno przekładalna na abstrakcyjnie, na, znaczy w pewnym sensie, tak? Bo mamy informację o tym, że ktoś już może się domyśleć, że coś jest nie tak i jeżeli zrobicie jeszcze więcej hałasu, to na pewno ktoś tutaj przyjdzie i to sprawdzi. I możemy to w jasny sposób pokazać i możemy też pokazać tutaj sytuację dość prostą. I myślę, że to działa. Przy czym, jak już mówiłem, no, to też może być odporne trochę właśnie na to, że mistrz gry może sobie wybrać, kiedy to tikuje. I jeżeli nie ma jakiegoś prostego, jasnej informacji, kiedy to się dzieje, to też może mieć takie poczucie, że jednak no jest nie do końca sprawiedliwie. Przy czym zgadzam się z tobą, Tachi, że jeżeli jasno to określimy, jeszcze raz jak mówiłem, i powiemy, że na przykład robić coś innego niż zajmowanie się rozbrojeniem bomby, no to w tym momencie ja tiknę zegar, bo robicie coś innego i ona za chwilkę wybuchnie. Więc tak, tutaj się zgadzam. Przy czym, jak już to jest osobna dyskusja, o której już wielokrotnie mówiłem, że zegary mają ten problem, że jeżeli wszystko wrzucimy na zegarach, to gracze mogą przestać uczestniczyć w fikcji, ale mogą patrzeć się na zegary, mogą się zastanowić: kurczę, co mogę zrobić, żeby sprawić, żeby jeden zegar poszedł do góry, a drugi poszedł w dół. Dlatego uważam, że trzeba robić to tylko wtedy, kiedy ta jasna abstrakcja działa. Jeszcze Ifrit mówił, że HP-ki i rany są zawsze alternatywą. Zastanawiam się, co prawda, bo tutaj właśnie myślałem o tym troszeczkę w kontekście tego Genesis, które będę prowadził, czy tam mógłbym prowadzić taką właśnie walkę narracyjną. I trochę się obawiam, że z powodu tego, że jest dość dużo zasad związanych z jak HP-ki działają, jak działa obrona, jak działają obrażenia i tak dalej, może się okazać, że ciężej będzie zrobić to tak, żeby było poczucie fair, że mogę zepsuć balans, że jakby gra została napisana po to, żeby walka działa się, były na przykład od 3 do 5 tur, czy tam nie wiem, od 1 do 5 tur i tak zostały napisane wszystkie liczniki HP-ków i wszystkie zasady, żeby tak się działo i tyle. No i jeżeli ja wyrzucę tury i zrobię mniej rzutów, no to nagle okaże się, że gracze mogą przeżyć o wiele więcej. Więc musiałbym zwiększyć obrażenia, ale jak zwiększę obrażenia, to może się okazać, że inne zasady się wysypią i tak dalej, i tak dalej. Może nie, trudno powiedzieć, muszę w sumie zerknąć, czy tak jest. Posiedzę nad tym chwilkę. Ale właśnie to jest problem, że czasami, jeżeli weźmiemy sobie system, który ma jasny subsystem walki i zmienimy go trochę inaczej, to może się okazać, że te zasady zostały napisane pod ten subsystem, po to, żeby było fair i ktoś miał jakieś założenie w stylu: chcę
chcę, żeby moje walki trwały tyle i tyle. Oczywiście jest też argument, że ktoś mógł to zdesignować totalnie randomowo i nie miał takiego podejścia, no ale jak na razie oddam to designerom, że jednak to przetestowali. Zormar mówi, że ja ogólnie chyba wolę inicjatywę bardziej mechaniczną niż czystą narracją, głównie z uwagi na tą kontrolę nad sytuacją i transparentność sytuacji. I myślę, że to jest dobry argument właśnie przy tym, kiedy to stosować, a kiedy nie. I jest to faktycznie, zgadzam się z tobą, Zormar, że są ludzie, którzy będą bardziej to woleli, będą tego defaultować, bo to wydaje się być właśnie takie bardziej, mamy więcej kontroli, może być lepsze. Czy coś jeszcze w temacie tur inicjatywy? A tak, mam ciekawostkę, która mnie zainteresowała ostatnio. Graliśmy ostatnio w taką planszówkę, nazywa się Kapitan Sonar. Kapitan Sonar to jest gra, w której mamy dwie drużyny i one prowadzą łodzie podwodne i nie wiedzą, gdzie są i poruszają się po mapie tak jak statki i starają się zestrzelić. Gra jest super i każdy ma inną rolę i trzeba słuchać tego, co robią inna drużyna, żeby zobaczyć, gdzie są, i w ogóle jest świetny. Naprawdę polecam wam. To jest gra 8, znaczy 4 na 4 osoby. I ona dzieje się turowo, ale ma wariant gry in the real time, znaczy w czasie rzeczywistym, bo w pewnym sensie cała gra jest napisana jakby na turę, ale nic tak naprawdę nie mówi, jak długo ta tura musi trwać. I w pewnym sensie stworzono. I nawet taka gra jest chyba trochę lepsza, bo tak graliśmy ostatnio i było naprawdę o wiele fajniej, że nieważne było, jakby idea tury była istotna, czyli w turze musisz zrobić to i to i wtedy tura się kończy, możesz zacząć robić następną turę, ale nie było istotne, jak dużo czasu ona zajmuje. Czyli jeżeli zrobisz tą turę szybciej niż twój przeciwnik, to w tym momencie możesz zrobić więcej tur niż on w czasie tej jednej tury. I czasami ci się nie opłaca, bo może czasami żeby przysiąść i zobaczyć, co się dzieje, może być ciekawsze. I w tej grze właśnie jest taki moment, kiedy im robisz coś szybciej, tym jesteś bardziej podatny na błędy. Ale właśnie o to w tej grze chodzi, że im bardziej robisz coś szybciej, to możesz czegoś nie zauważyć. Jak zrobisz coś wolniej, to możesz to rozkminić i zrobić to lepiej. Ale w tym momencie przeciwnik może robić coś szybciej, więc możesz szybciej cię zlokalizować lub szybciej znaleźć. I w ogóle uważam, że to jest bardzo fajny motyw. Ciekawy do eksploracji w RPG-ach, nie widziałem, żeby ktoś tak robił, ale mogłoby być ciekawe. To mogłoby się pojawić w jakichś takich rzeczach jak na przykład quick time eventy, czyli na przykład musisz coś zrobić na kartce, znaczy masz jakąś taką minigrę, którą musisz zrobić i dopiero wtedy możesz powiedzieć, to ja robię na przykład coś i tikujesz zegar. To mogłoby być ciekawe. W pewnym sensie tak trochę, znaczy to nie było do końca to, ale tak trochę działały walki w Baldur's Gate, prawda? Bo że w pewnym sensie gra była turowa, ale działała się w czasie rzeczywistym, w każdym momencie mogłeś zapauzować, ale na przykład tury pokazywały, jak coś długo czasu zajmuje fizycznie. I uważam, że to jest fajne miejsce do eksploracji. Gdyby w RPG-ach ktoś usiadł i się zastanowił, jak można byłoby to zrobić, to było ciekawe. Oczywiście to byłoby coś zupełnie innego, to nie byłyby nasze klasyczne znane RPG-i. Ale skoro i tak mamy subsystemy, które działają jak planszowe walki na kratkach, tak, no to może w pewnym sensie mamy opcję, żeby poeksplorować to. I zresztą jak już mówimy o przykładach z gier planszowych, to przypomniało mi się, że w Gloomhaven to, jaką akcję możesz wykorzystać, bodajże, one mają też opisane, kiedy, jaką masz inicjatywę, więc czasami. I bodajże wybierasz jedną kartę jako inicjatywę, a drugą kartę jako tą, którą chcesz zrobić. I czasami możesz chcieć działać wcześniej, bo to jest ważniejsze, ale pozbawisz się karty, której chciałbyś użyć. I to też jest ciekawe miejsce, które można było eksplorować w RPG-ach, że właśnie co jest dla ciebie ważniejsze, czy chcesz działać szybciej, czy wolniej i co wybierasz, bo masz różne opcje do wyboru. I myślę, że tutaj też jest ciekawa rzecz, którą można zrobić. Ale tutaj znowu przechodzimy do dyskusji o tym, jak zrobić tury. Jak poeksplorować te rzeczy. No niemniej, myślę, że włożyłem wam do głowy kilka ciekawych przemyśleń, co można byłoby dorzucić. Jeżeli znacie jeszcze jakieś systemy, które robią coś ciekawego z inicjatywą, albo nie wkładają się jasno w te dwie kategorie walk narracyjnych, walk na subsystemach z turami, to dajcie znać. Myślę, że na Discordzie. Możemy tam jeszcze podyskutować o innych walkach i innych systemach takich jak ucieczki, czy
jakieś walki pojazdów, czy coś takiego. To z kartami lepsze rozwiązanie, łatwiejsze do implementacji w RPG-ach. No, pewnie tak. Co w ogóle przypomina mi, że też w Savage Worldsach była inicjatywa na kartach, że po prostu wyciągało się kartę i pokazywało, kto działa pierwszy. I większa szybkość działała to, że wyciąga się dwie karty i bierze się wyższą, czy coś takiego. Także to też jest miejsce do eksploracji, żeby przyspieszyć inicjatywę, nie trzeba rzucać, tylko można wyciągnąć kartę. I po prostu każdy wyciąga kartę i już wiemy, kiedy to kto działa i działamy. Także to też jest dobry sposób implementacji, kto będzie działać pierwszy. To zresztą mogłoby też działać do szybkiego patrzenia na remisy w stylu: okej, on ci atakuje, a ty chcesz się obronić. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Wyciągamy karty. Ty. Zormar mówi, że jak kojarzę, to chyba w Mouse Guardzie jest specyficzna inicjatywa. Wydaje mi się, że tam jest w ogóle wzięcie idei tur jeszcze wyżej, że tam jest tura graczy, tura mistrza gry i dzieją się, i masz specjalne akcje, które się robi. Nie pamiętam dokładnie, jak to działa, ale tam wydaje mi się, że jeszcze bardziej eksplorują z tym, jak zrobić więcej tur. Kurczę, miałem kończyć, ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, jak o tym powiedziałeś, bo przecież nie zawsze musimy, no bo jak mówiłem o subsystemie walki i turach, tak? To w pewnym sensie nie musimy robić tylko i wyłącznie tego w walce, czy pościgach, czy takich rzeczach. W pewnym sensie właśnie możemy zrobić tury w naszej sferze narracyjnej. W pewnym sensie chodzenie po lochach kiedyś miało tury, tak? Miało turę gracza w czasie graczy, którzy mogli coś zrobić w tym momencie. Po każdej turze rzucało się kostką i sprawdzało się, czy mamy random encounter. No i w pewnym sensie, tak, jest to rzecz, która pozwalała pokazać: ej, słuchajcie, nie chcemy zrobić tego całkowicie, nie chcemy zostawiać tego tylko i wyłącznie na mistrzu gry, ale chcemy zrobić strukturę, która pozwoli na zrobienie więcej jasnych wyborów, ponieważ gracze wiedzieli, że są tury, więc wiedzieli, że im dłużej zostaną, tym będą mieli więcej szans na spotkanie czegoś, więc czasami mogli chcieli zrobić coś szybciej. I to jest czasami dobre, więc tutaj, żeby nie było tak, że jak na początku powiedziałem, narracyjne prowadzenie jest najlepsze. Czasami wzięcie idei tur i podzielenia czegoś na segmenty, które są zrozumiałe, pozwoli nam stworzyć coś zupełnie innego. I pozwolą nam na zrozumienie właśnie, znaczy na zrobienie innej struktury. Więc wydaje mi się, że często to jest taka bitwa pomiędzy jak bardzo elastyczności i dramatyczności chcemy versus jak bardzo jasnej, zrozumiałej struktury chcemy. I czasami te rzeczy ze sobą walczą. Także to. No i to tyle na temat inicjatywy i tur i wszystkiego. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, jak już mówiłem, popchnie was do rozmyślań. Piszcie na Discordzie. Ci, którzy oglądają to później, to zapraszam na naszego Discorda. Lajkujcie, szerujcie i nie wiem, cokolwiek uważacie za to, że może nam pomóc. No właśnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na kolejne luźne wrzuty w tym temacie, to też piszcie. Także tyle. Trzymajcie się. Hej, dzięki, że byliście.